Witajcie, wielmożni panowie oraz niesamowite białogłowy. Dziękuję, że przybyliście tutaj do naszego zielonego zamku, żeby móc rozkoszować się na uczcie. Uczcie, w ramach której będziemy grać, bo co się innego robi na ucztach, prawda? Gra się w Shakes and Fidget na serwerze 36. Moi drodzy, dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Działowy i rozpoczynamy kolejny odcinek z naszej serii gimper.sfgame.pl. Oczywiście zapraszam, żebyście grali razem ze mną, serwer 36, którego mam zaszczyt... Przepraszam, nie, to było niekontrolowane. Którego mam zaszczyt być ambasadorem, z czego jestem niezwykle dumny. Moi drodzy, na początek naszej przygody wielkie, wielkie... przewesołe informacje. Wesołe informacje są takie, że jak był poprzedni odcinek 3 tygodnie temu gdzieś, to byłem na miejscu 42 w rankingu. Jak to śpiewał Sabaton, 42, ale oto jesteśmy, słuchajcie, 21 na miejscu 20. Bardzo jestem z tego powodu, słuchajcie, radosny, że udaje nam się nadrabiać. Był nawet taki moment, gdzie byłem w top 10, ale to przez chwilę, więc się nie liczy. Jak wrócimy na stałe, to będę się chwalił. No już pierwszy 300 poziom na serwerze. Niestety nie mój, słuchajcie, no mi jeszcze troszkę brakuje, ale nie jest źle. Soundtrack oczywiście, który słyszycie w tle, pochodzi z gry Heroes 3 of Might and Magic, tak jak standardowo zresztą jak gramy w Shakesy, ale o tym poinformuję. I tak pomyślałem, że z okazji tego 20 miejsca, że aż tak sprogresowaliśmy, sam sobie powinienem przyznać jakąś nagrodę, więc przyznaję sobie Montesnack, Be Right Back. I teraz go sobie bezceremonialnie zjem w ciszy, bo jest to nagroda dla mnie za 20 miejsce i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, że tutaj pokazuję wam nawyki dobrego wychowywania samego siebie. Pamiętajcie, rozwój osobisty i wychodzenie ze swojej strefy komfortu to są ważne rzeczy. No, bardzo dobrze. Teraz nie mówiłem, bo nie wolno mówić z pełnymi ustami, słuchajcie, ale można za to grać. Już bez jakich tutaj tekściorków udało nam się skończyć wartę, bez awantur. To jest 800 koła, a my w takim razie ruszamy, słuchajcie, do karczmy. Zobaczymy, co ma... To chyba dosyć cicho jest ta gra. Zrobimy sobie głośniej. I co my tu mamy? Wróć legendarny artefakt do tajemniczej toalety jeden razy. Dobra. Ważną robotę. Ważną robotę. Mamy do zrobienia, więc tu sobie wklepiemy od razu coś ich, żeby się działo. To niech się dzieje gdzieś tam w międzyczasie. Tak to wygląda, słuchajcie. W tym momencie, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o ekwipunki, jeżeli chodzi o parametry, no przypomnę, jesteśmy oczywiście berserkiem. I co? Mamy królicze uszy, jak to na Wielkanoc przystało, upiorny kostium zająca, rękawice demonicznych macek, to jakby macki są zawsze przydatne, jak się jest zającem. Królicze papucie, jest cudownie, słuchajcie. Tutaj mamy marcheweczki, stroik z jajami, jajcarski pierścień. Tutaj jest mapa skarbu i pędzel grubiaństwa. Nie wiem, czy to jest sugestia, że może jestem gruby, ale mam nadzieję, że nie. Tę brońkę na pewno będę chciał sobie wymienić, może nawet w tym odcinku, jeżeli nam się uda. Z racji takiej, że potrzebuję większego rozrzutu w parametrach. Tak jakby wrzuciłem to, bo było najlepsze aktualnie, jeżeli chodzi o max damage, ale potrzebujemy więcej rozrzutu, a niestety pod ręką żadnej takiej brońki nie mam. Więc nad tym sobie pomyślimy, może sobie trochę pokopiemy, jeżeli o to chodzi. No fajnie byłoby legendarkę złapać, no niestety jesteśmy po evencie, bo event był przed chwilą, ale może coś złapiemy. O, to był dźwięk. To był dźwięk, o, no właśnie, tylko że to są puszyste mitenki. Mógłbym zamiast rękawic demonicznych macek, żeby mieć do kompletu, ale... Pancerza ja mam już max, ile mogę mieć. I tu po 2 punkty więcej. 800 koła, 15 grzybów. 414 na klejnocie do siły. No nie wiem, czy jakoś turbo chcemy się o to zabijać. Chyba nie. No poszukałbym tej broni. Jakoś mądrze, żeby mieć rozrzut. Ale znowuż tutaj tracę parametry. Więc jest to dobre, zostawmy to na razie. W takim razie przejrzymy sobie lochy, słuchajcie, żeby zobaczyć, czy gdzieś mamy szansę coś pchnąć. Miś wygodnicki. A i tu widzę, że już mamy szansę coś pchnąć. W tych walkach nie idzie. Ale jak spadł do 2 milków z 95, to pan miś wygodnicki raczej długo tutaj nie pożyje. Tak mi się wydaje, że go sobie załatwimy. Zapraszam was gorąco też w ogóle, żebyście sobie wpadali na streamy.
subskrybujcie kanał, żeby ich nie przegapić, żebyście dostawali powiadomienia, bo ostatnio od czasu do czasu sobie te shakesy, kurczę, gramy na streamach. Tam, kurczę, dużo tych loków przechodzę. Teraz sobie tam trochę ich zostawiłem na odcinek, żeby potencjalnie mieć, w sensie przez chwilę nie biłem. No ale zobaczymy, no Michol powinien... Powinien pęknąć, Micholek, tak zakładam. Dobra, przyspieszymy to trochę. Panie Micholu, jak spadł do dwóch milków, to powinien pójść. Ale widzę, że opornie to idzie. Te 2 miliony mogły być takim, kurczę, na ewenementem. Dobra, zostawmy misia. Pójdźmy na razie gdzieś indziej. To, to sobie podbieramy to swoją drogą. Cyk, cyk. Ciebie sobie załatwimy. Tutaj to chyba jeszcze długo, no, tak jak pamiętałem. O Jezus Maria, co się stało? Ratunku. Gdzie są moje shakesy? Wyszło mi. A dlaczego? To ja nie mam pojęcia. Przepraszam. To musiałem na myszce coś kliknąć. To profesjonalny youtuber, słuchajcie, nie szkodzi. Zdarza się i tak. Tutaj sobie uderzymy od razu. Zgnilaka. Puszek. No i na puszka, słuchajcie, do 21 jak spadł, do trochę, do 13, do 5 z 68. I to tak w miarę spra... O! I poszedł puszek. A co z niego dostałem? Obroże puszka. No i minus na sile, wytrzymałości i szczęściu, więc nie jakoś bardzo. Mnie to jara. Ale pajączasz, pajęczasz też może pęknąć i to może być ciekawa inicjatywa. Będzie czy nie będzie? O, tak różnie widzę, jak podejdzie. Nie, on chyba na razie nie. Włodzimierz, do którego idziemy po podwyżkę. Też widzę, że na razie nie. Tutaj akurat na topie, słuchajcie, temacik, bo gra o tron, ale też widzę, że nie. Tam na wir zaraz pójdziemy, bo na wirze pewnie trochę ich pójdzie. Ale przymierzmy najpierw inne miejsca. No tutaj takie mam wrażenie, że jakbyśmy trochę poklikali, to na niego byłoby trochę szansy. O właśnie, 280 poziom, dziękuję, pozdrawiam. I mamy coś, i mamy dla maga. Jak zajączek? Potwornie różowy zajączek. Potwornie martwy zaraz, yeah. O Jezu, przepraszam. Dobra, ten powinien właśnie, mamy ząbka, co mi daje ząbek. Wytrzymałość, ale co ważniejsze, daje mi dużo tego, a ja tego potrzebuję aktualnie. No super, to sobie też rozmontujemy. To sobie też rozmontujemy. To sobie też rozmontujemy. Potrzebuję metalu, słuchajcie. Git, o, elegancko. Teraz możemy sobie poupgrade'ować. Na czwórce. To jest na czwartym, ulepsz. To jest na czwartym, ulepsz. I finito, nie ma więcej tego, ale zawsze jakieś cechy do przodu. Piekielny kosynier. No i martwy kosynier już w tym momencie, słuchajcie. A to nie jest jakaś rewelacja. Z tego tornada generalnie nie ma jakichś mocnych rzeczy. Ale nie szkodzi, poszedł kolejny. Zawsze to jest takie, słuchajcie, ziarnko do ziarnka. Aż zbierze się. Szukałem jakiegoś zamiennika na słowo miarka, ale nie udało mi się niestety, nie szkodzi. Panie Skorpionie. Panie Skorpionie. Chyba Lipton, co? Ta, Lipton będzie ze Skorpionsem. To jest obroża puszka, co by na razie zostawię. Buciorki dla maga się przydadzą zaraz. Tutaj chyba możemy mieć próbę na tym niedźwiadku jeszcze, kurczę. Może coś mogę wymienić kompanu, żeby ich wzmocnić. Na przykład te buty dla maga. Z mniej pancerza, a on i tak nie ma jakoś dużo turbo. A nie, a to jest limit i tak, dobra, to nieważne. To beka ze mnie. Dobra, to zrobimy tak. Miejsce na klejnot. Wyjmiemy klejnot z tego. Założymy. I założymy. Dobra. Obroża puszkowa. A to nie jest też jakoś turbo ta obroża Azora. Tak po prawdzie. To jest też lipa. Level dostałem, więc
Jakbym miał cash, to bym mógł im poziomy przydzielić. Ale to możemy zaraz sobie questy porobić w karczmie. To mi się już zrobiło w ogóle. Tak, możemy z karczmy zdobyć cash, dać im levele. No i zrobimy jeszcze podejście na tego misiaczka, nie? Jemu dodamy. Daj mi coś dobrego. Oczywiście gramy pod expa. Jedynie po prostu cash będzie efektem ubocznym przechodzenia tego. Możemy móc im dać levele. Bardzo dobrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, witam. Tu jesteś. Tu jest szmaciarz. Dobra, to bierzemy. Właśnie podpisałeś na siebie wyrok śmierci. Postal. Wystarczy tego gadania. Tu jest szmaciarz. Oj, nie wiem, czy to było dobre, ale dobra, mamy dużo cashu. Tu sobie dodamy. I przymierzymy sobie, to już widzę, że jest fajne. Więc sobie wymienimy buciory. Miejsce na klejnot. Odzysk klejnotu. Załadujemy sobie tu. Mógłby to być lepszy klejnot, ale spoko, damy radę. To nie jakoś bardzo, to nie jakoś bardzo. No, czy o 3 punkty chce się zażynać? Nie chce mi się zażynać i grzybów na to wydawać. Mariusza już ogarniałem, Kunegunda. Zręczności więcej, ale tego mniej. Dobra, resztę mi się nie chce zażynać. Zróbmy jeszcze jedno podejście na niedźwiadka. Wydaje mi się, że możemy... No wtedy na te dwie bańki go tam zbiliśmy. No ale widzę, że to chyba była dosyć jednorazowa sytuacja. Przy dużej dozie szczęścia. Dobra, no polećmy za 100 grzybów na niego, co? Na Mikola i zobaczymy, czy on pójdzie. Powinien pójść w końcu, cholera. No ziom. Jak najszybciej klikaj i zabij misia challenge. Może wybuchnie jakoś, no, od tego klikania po prostu szybkiego mojego. Nie, dobra, to trudno. Zostawimy go na razie, ale sobie na koniec jeszcze dzisiejszego odcinka pokręcimy. Słuchajcie, zobaczymy, co tu wyjdzie. Duszyczki, zawsze miło. Grzybole, expik, grzybole. Duszyczki, hełm jakiś, kamień. Daj kamienia. Duszyczki. Hak, hak, hak. Mam jakieś itemsy. Ale to nic kozackiego. Ten hełm chyba wpadł. No też takie o. Tak jo, no co można powiedzieć, tak jo, 19 miejsce, słuchajcie, idziemy do przodu, będziemy to trzaskać, muszę sobie tę brońkę wymienić. Więc ja tak myślę, że sobie może grzybole doładuję i trochę tu pokręcę, bo, no ale to mój błąd też, tak kurde wymieniłem. A powinienem mieć większy rozrzut i czuję, że jak się warto wpakować teraz grzyby, bo jak wpakuję grzyby, nawet ze 2-3 koła i przekopię sobie broń. O, to takie sobie. I przekopię sobie broń dobrą, z dużym rozrzutem. To możemy pchnąć loch i od razu pójdzie level, od razu pójdzie miejsce w topcie, od razu pójdzie dużo rzeczy. Ale to pewnie będziemy robić na streamie, na który was serdecznie zapraszam. Śledźcie sobie, followujcie kanał, żeby nie przegapić. No i oczywiście grajcie tutaj razem ze mną na serwerze 36 gimpersfgame.pl. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Widzimy się w kolejnych odcinkach.